Siema, siema. Kilku widzów chciało, żebym nagrał poradnik dotyczący miningu na TibiaScape'ie. Tak więc, blisk widz ma, proszę bardzo. Oczywiście, jeżeli wam, jeżeli komuś film się przyda, poproszę o łapkę w górę oraz suba. Przy okazji powiem jeszcze, że codziennie streamuję na Twitch'u. Link będzie w opisie. No i co, lecimy. Um, żeby zacząć kopać, a żeby zacząć kopać, musimy mieć mining pikaksa. Mining pikaksa możemy skraftować w oknie craftingu. Mining i tutaj kosztuje to 100 GP. Za 100 GP kraftujemy sobie mining pikaksa, i jeżeli chcemy za zacząć kopać, no to kierujemy się do Kazo. Droga, którą ja tutaj pokażę, wymaga premium, ponieważ idziemy z Edron, kierujemy się w stronę dywanu. I stamtąd e, tepamy się do kazo. Tak więc ja tutaj zostawię tą drogę od statku Edron aż do dywanu, w razie czego jak ktoś nie zna tej drogi. Więc idziemy sobie tutaj na prawo, cyk. Tu mamy drabinki. Idziemy do góry. Jedna, druga, trzecia. Tu już mamy tabliczkę, że lewo carpet, Passage service. Więc idziemy sobie na lewo. Tutaj mamy drabinkę kolejną do góry z użymeczka hi-kazordon-yes, jesteśmy w kazo, oczywiście jeżeli nie mamy tiketa, to musimy napisać hi-ticket-yes. Ja mam ticket, bo już tutaj byłem, oczywiście, jeżeli ktoś nie ma, no to musi kupić, to chyba kosztuje 500 gp. Teraz tak, mamy sobie tutaj, cyk, jeden wagonik. Tutaj sobie idziemy gdzieś, czekajcie. Idziemy sobie najpierw do depo. To tutaj mamy depo, idziemy sobie do depo, możemy tutaj odłożyć wszystkie nasze suple. Ponieważ one nam nie będą potrzebne, chyba że boimy się, że ktoś nas zaatakuje, ale tam gdzie będziemy kopać nie ma w ogóle mobków. Tak więc ja mam itemy, tutaj mam mining skill, tutaj jeszcze mam w helmie mining skill. Nie biorę żadnych strzał, łuku, throwing starów, niczego, żeby mieć jak najwięcej kapa na mining. I teraz wracamy tutaj sobie cyk i jeżeli o i tutaj mamy od razu wagonik mamy mine excavation. Tutaj sobie klikamy cyk. No i tak naprawdę jesteśmy. Tutaj mamy wielkie pole do kopania. Tylko. Problem tutaj jest jeden, dlatego że te ory nie odnawiają się w ogóle się nie odnawiają, dopiero po SS-ie. Tak więc, jeżeli przyjdziemy tutaj rano przed SS-em, na przykład, nie wiem, 7-8 rano, no to jest bardzo duża szansa, że nie znajdziemy totalnie niczego. Moim zdaniem jest to źle zrobione, bo. O, to są skałki, tak one wyglądają, te skałki, które mamy kopać, tych się nie da kopać. No i zdaniem to powinno być tak zrobione, że. One powinny się moim zdaniem regenerować co jakieś 3-4, może nawet 5-6 godzin, ale powinny się regenerować, bo tak to o, tylko na SS-ie one się regenerują. Tak naprawdę respią się na nowo jak jest SS. Czyli tak na, na dobrą sprawę, jeżeli ktoś wykopie wszystko, no to do SS-a nie ma co kopać. Tu mamy mining pickaxe kolejny. Aha, bo te mining pickaxe w ogóle mają charges z tego co widzę. 92 charge. Tylko pytanie, czy ja coś tutaj znajdę do kopania, nie? O tej godzinie. Bo jest godzina 18. Tak więc już grubo po SS-ie. I tu już pewnie ludzie kopali ogólnie. Mining to jest giga dobry zarobek, giga łatwy zarobek. Szybki to nie powiedziałbym, ale za wiele tutaj nie potrzeba. Potrzebujemy tak naprawdę na start kilkaset GP, żeby wykraftować pierwsze pikaksy. No i tak naprawdę, co jeszcze potrzebujemy? Premkę i 500GP na ticket w Kazo, żeby jeździć sobie wagonikami i to tyle. Tylko no problem jest taki, że już tu chodzę z 5 minut i na razie nie znalazłem ani jednej skałki do wykopania, nie? Ten, ten teren niby jest duży, ale wiecie jak to jest. jest kilkaset osób, kilka czy kilkadziesiąt już kopie albo kopało. O, tak wyglądają te skałki, które da się kopać, no ale one niestety muszą być przy drodze. A z tego co widzę, to już wszystkie są po prostu wykopane, nie? To jest 18 godzina. Później oczywiście, jeżeli wbijemy sobie ten um, crafting pikaksów, to później możemy robić coraz lepsze pikaksy. Co one dają? Nie mam pojęcia, prawdopodobnie mają więcej charge'y. Wymagają bardzo dużo kapa. Chociaż nie, to jest chyba jakiś skam. Nie mam pojęcia. No. No i ogólnie kupiemy sobie to. Sprzedajemy i. Z tego co słyszałem, to bardzo łatwo można na tym zarobić na kolejnego paka, nie? Więc tak naprawdę musimy kupić tylko pierwszego, a na kolejnego już możemy na miningu sobie zarobić. Jeżeli oczywiście będziemy mieli czas i szczęście. Um, I znajdziemy jakieś właśnie rzeczy tutaj do kopania, nie? Jak widzicie, ja na razie idę sobie. I jeszcze nie skopałem ani jednej skałki. A już idę z 5 minut, dobre ponad nawet. I do tej pory nic jeszcze nie było. Tak więc no, to jest właśnie problem, że one się w ogóle nie regenerują, nie? Jak ktoś to wykopie, no to kolejny się pojawił dopiero po SS-ie. Być może też dlatego to jest taki dobry zarobek, bo nie ma tego nadmiaru tego na rynku. No bo nie można tego kopać nieskończoność, nie? Ten teren jest niby duży, bo patrzcie, jestem na minus ileś, na nie wiem ile. Tutaj w ogóle jest jeszcze pełno tego. Jeszcze niżej można zejść. No zobaczymy. Chciałbym chociaż jedną skałkę znaleźć, żeby pokazać jak ona wygląda, jak się to kopie. I w zasadzie tyle, nie? Bo tutaj nic więcej do tego miningu nie potrzeba. Kilow. Dużo czasu na to wychodzi. Samo zaparcie, żeby znaleźć jakieś... ...tutaj skałki do kopania. No zobaczymy, czy coś znajdę, czy nie. Fajnie by było. Przy okazji możecie jeszcze napisać jakie prawniki byście chcieli odnośnie tego serwera. Jeżeli macie jakieś pomysły, to śmiało. Komentarze są wasze. Dobra, no niestety chyba się nie uda. Dobre 15 minut szukania. O, o, a to już są wykopane. No ale ogólnie takie coś sobie dropimy, nie? I później to sprzedajemy na auction house. To są różne kolory. Tu ktoś kopał i nie wiem, zostawił to? Może kapa nie miała znaleźć lepsze? Nie mam pojęcia, no ale dobre 20 minut szukania. Ty, no, skitu ktoś tu musiał kopać. Nie mu co chodzi, ale za pliko to biorę. Aha, patrzcie, ile to w kapa zajmuje. Ja już kapa nie mam, a prawie nic nie zebrałem. Dobra, tu jeszcze mamy. Nie wiem o co z tym chodzi. Ktoś tu prawdopodobnie szedł i kopał lepsze. Tego się nie da, nie? Bo jest za daleko. No i widzicie, nie? Jedna kratka za daleko już jest gigalipa. No ale tak jak mówię, no. Dobre 15 minut teraz chodzę. Jakieś shity z ziemi udaje mi się tylko wziąć, bo jakiś chłop to zostawił. Ale to jest ogólnie giga ciężkie, nie? Jak chcecie kopać, to dajcie kilka leveli full w kapa. Bo to bardzo dużo kapa zajmuje. Stupka takich to jest 50 wagi. 50 kapa. Ja bardzo mało w kapa dałem, ale nie wiedziałem, że kiedykolwiek będę chciał kopać, nie? Ale jak wbiję kilka leveli, no to prawdopodobnie całe lewele dam w kapa. No, tak więc wiecie jak to wygląda. Szukajcie takich skałek, nie takich tylko troszkę innych. Dobra, widzowie, update'ik, bo odkryłem coś fajnego. Jednak da radę jeszcze znaleźć rudy. Dlatego że można rozwalać sobie drogę. Tutaj te ściany wszystkie. Nie jest takie super optymalne, ale można tu rozwalać dzięki czemu? Możemy się dostać, na... a nie, tu na przykład nie można, do góry, ale ogólnie możemy sobie te ściany też rozwalać, co dopiero teraz odkryłem, żeby się na przykład dostać do czegoś, nie? Pyk, idziemy do góry. Teraz bym chciał w lewo. Nie wiem, czy mi pikaksa starczy. Mining biłem. I tu mam jakieś kamyczki. Cyk. O, nie starczyło mi pikaxa, ale mogę skraptować, bo wziąłem sobie hajs na szczęście. Cyk i lecimy dalej. Czekajcie, ja to wywalę. Nie wiem co to jest, ale to jest chyba lepsze. Co <laughs> dostałem? Aha, hajs dostałem po prostu. Mystic Sh nie. Aha, te fioletowe chyba runki po prostu dostałem. Prawdopodobnie. No, chyba tak. No, dobra. Także jednak da radę ogarnąć sobie rudy. Tylko, no, trzeba będzie troszkę pokopać, nie? Kopcie. Mam nadzieję, że uda Wam się dorobić. Pamiętajcie, że najlepiej jest od razu po ss -ie. O, jeszcze jakieś lagi tutaj się odpaliły. Na serwie, nie wiem czemu. No i tyle. No zachęcam do stawienia łapy. Suba i widzimy się następnym razem albo na streamach. Elo.